2. Kiedy Poland? Znajdujemy się właśnie w Grudziądzu do spotkania, do miejsca spotkania z Przemysławem. Mamy 227 km. Jesteśmy zapakowani. Ogólnie jedziemy na Master Trucka do Opola, do polskiej Nowej Wsi dokładnie. No i wczoraj się przygotowałem tak trochę do tego. Mamy tam jakieś podstawowe narzędzia, żeby przeżyć na polu namiotowym. Tu mam przygotowane firanki. Właśnie teraz powinienem Wam puścić zdjęcia, jak przygotowywałem te firaneczki. Mam na wszystkie szyby, na boczne mi trochę nie pykło, bo już mi się materiał kończył. No ale na przednie i tylne jest naprawdę dobra robota. Witamy serdecznie z parkingu przy A1. To jest Krzysztof. To jest Passat, a to jest jakaś Toyota. Krzysztof je. No taki mamy setup, tak to wygląda. Dwa zestawy, mały i duży. Jesteśmy przygotowani na warunki torowe. Ty, czy Passat da radę po torze? A, no to nie. To jesteśmy przygotowani na nic i na warunki terenowe. Hardkorowe, syberyjskie zimy i tak dalej. Albo Saharę. A na Master Trucku często jest Sahara, także się przyda. Tutaj jest mój majdan, tu jest Krzyśkowy majdan, mamy krzesełko, jedno, no ale tu też można usiąść. A stamtąd przyjedzie Przemek z prawej strony i będziemy już jechać razem. Diesel za 5,05 tanio. Przed nami burza, która prawdopodobnie dość poważnie nas zmoczy. Prawdopodobnie. Ale mam cmentarz na szybie. A za mną właśnie Przemek, który się odezwał, i Krzysztof. Możecie coś pogadać do kamery teraz. Pozdrawiam wszystkich. Ja moją było. W sumie podobnie. Czy ty teraz nagrywasz, czy mi się wydaje? Tak. Tam jest master. Ustawiają nas w tej chwili. Chcieliśmy jakoś pod płotem. Rozkładam sobie właśnie spanie w Hiluxie. Tutaj pan Przemek też rozkłada spanie. Rozłożyłeś? Prawie. No. Jeszcze to pewnie pod wieczór pokażę. Tu ma Przemek. A gdzie jest Krzysztof z Passata? Tutaj. A tutaj ma Krzysztof z Passata spanie. O, w taki sposób. Elegancko. Co? Widziałeś u mnie? Tak to wygląda w środku. Tutaj jest Patryk. Pomachaj. Dzień dobry. No, Patryk wam macha. Dobra, wychodzę. Sprawa wygląda tak, że obeszliśmy po raz pierwszy Master Truck. Tutaj jest ogólnie niezła impreza cały czas. Ciągle się ktoś zjeżdża. W tej chwili widzicie zdjęcia, jak to wszystko sobie tutaj, jak to wszystko to wygląda. No, generalnie wygląda to podobnie jak w zeszłym roku. Tylko jak zwykle zlocik jest większy. Pomachaj do kamery. No Przemek, pomachaj do kamery. No. A, bo teraz ja wyłączyłem tą lampkę od przodu, teraz nie widać, że nagrywa. Mam tylko z tyłu zostawioną dla siebie, nie? To jest Krzysztof z Passata, pomachaj. No. Zajebiście, polecam. Passat na przylocie przylepił. Właśnie.
ile z tego widzicie, ale to jest Przemek, tam mamy grilla. Tu mamy Hondę, a tu mamy... Da się to zmniejszyć? Da! Po prostu skręcaj w przeciwną stronę, jak odpalałeś. Aha. Czekaj, to jest dobra... Nie. No i chuj. No i chuj, kurwa, jest gasło. Nadal nie mówi powoli, stąd kasi. No to co, panie? To co, panowie? Za bezpieczny weekend. Da! Nie zabawy. Pole namiotowe. Wiesz co, nie wiem. Pole namiotowe nocą. Idziemy sobie kulturalnie o godzinie 23 jeszcze pozwiedzać. Bo zlot Monster Truck trwa pewnie jakieś 72 godziny. Jakby tak dobrze policzyć od dzisiaj rana do niedzieli jakoś tak. No więc idziemy sobie pozwiedzać. Tutaj jeszcze jakieś dzikie ludzie. Idziemy sobie. W piątek wieczorem zdecydowanie można najlepiej zrobić zdjęcia ciężarówek nocą, obejrzeć je sobie na spokojnie, dlatego że jest mała ilość ludzi, nie to co w sobotę. No, Medtrans tu stoi. Tam widać, nie będzie. No i tak, moi drodzy, wygląda Master Truck, czyli przeżyjmy to jeszcze raz, dokładnie to samo co w zeszłym roku. Dziękuję, do widzenia, koniec filmiku. No i mamy koniec dnia, godzina 1:30. Dogrzewam się właśnie, bo powiem wam szczerze, że zaraz zobaczę jaka jest temperatura. Ale... O 19 stopni, to jest niby ciepło, ale jest straszna wilgoć. Także no tutaj to jest jedyna szyba, którą mam odsłoniętą. Więc tak to wygląda. Jeszcze tą mam taką luźną, bo tutaj, że tak powiem, mamy centrum obozowiska. To chyba koniec dzisiejszego dnia. Także to by było na tyle. Ja się właśnie przebieram do spania. No i zobaczymy, jak się wyśpię w ogóle tutaj, bo to takie pierwsze spanie w ogóle w tym samochodzie. Obczajmy to. Dzień dobry. No kurwa, gdzie jest z tymi nawiewami? 24 stopnie pokazywało jeszcze przed momentem. To jest Przemek, który mnie obudził. A mi tu było całkiem przyjemnie. Było. 9 godzina wstawaj. No. 8:47 dokładnie. Jak się spało w ogóle? Dobrze. Póki słońce nie zaczęło. No mi też dobrze. Tak, stabilnie było. Dzień dobry w obozowisku. Tu jest już spanie złożone. Pięknie. Tutaj jest już kawki są porobione. Tutaj mam mój kubeczek. Tu są chłopaków kubeczki. Tu jest hondzina. Też już złożona. Bo oni dziś jadą. A tu jest Krzysztof z Pazada, któremu zdech słaby akumulator. Nie, to słaby. No po prostu się jebnęliśmy w oblicze, nie? Tak? To co mówiłeś, że masz jakieś gniazdko z prądem na stałe? Tak. Mam wszystkie gniazdka z prądem na stałe. O my gej. Tylko nie pierdolnij tak jutro, bo Przemek wyjeżdża dziś wieczorem. To będziemy przepalać. Przez noc. Na noc musisz odłączać lodówkę. Ona wytrzyma tyle z chłodem, nie? Nie, no da radę. Wiesz jak to fajnie? O, jak mi się Jacky schłodził, chłopie. Elektrownia oczywiście. Ale wiesz co, tutaj ja. Nową funkcję tego, Passata. I umyję włosy rano. Co? Patrz. Teraz się wchodzi jak do coupe. No. Zasz tym kach Hyundai'a? No. Tam się wchodziło podobnie. Proszę bardzo, kurwa. Passat w kombi, a jednak... Może być w kupę. Ale było ciepło w środku.
trafiają. Jezu, aż zobaczę jak jest u mnie. Obkupiliśmy się w Dino i zrobiliśmy paseczki między autami. Powiedz coś do kamery. Otworzyłem przed 12. To już alkoholizm. Picie przed 12. Mogę ich poczekać te 20 minut. No co zrobić? Słyszałem, że chcesz się wypowiedzieć tak by the way. Ja? No. Jesteśmy na zlocie Master Track. Kolejna edycja, która wygląda bardzo podobnie do poprzedniej. No to są wstawki do twojego filmu. Aha. Ale zawsze fajnie. To trudno powiedzieć od Ubera. Na Master Track jest luz, także no niech nie spodziewają się co do filmu. Ale ludzie się zbierają. Tam, pan. Pracowanie takich szczegółów jak ten model to po prostu niszczy system. Ile ta Scania ma lata, jak wygląda? Uważaj, że się nie spieprzył z tego. Życie na polu namiotowym ciąg dalszy. Siedzi nic nie robi. Ten robi coś tam i ja coś robię. Nie to co tamci. Tam też nie możesz pić na YouTubie. To jest zabronione. Musi być family friendly. Robimy sobie hamburgerki. A tam się dzieje cała impreza. Tam gdzie ten kurz. Tam jest cały show. Jak się żyje? Ty w słońcu? Pozdrawiamy tamtych wariatów, tam co są za nami. Tamtego. Daj mu na zimnym. Daj mu. No gdzie jest chmurka? Dawaj chmurkę. Daję już? No nie ma. Chusteczkę przepisz. O kurwa, teraz poszło. Dawaj. Jeszcze raz. Nie. Przepalamy machinę. Co prawda prąd jest i to bardzo dobry, ale tak profilaktycznie, bo tego samochodu wątpię, że cokolwiek tu ruszy oprócz ciężarówki. Ja nie będę z ciężarówką walczył, żeby ją tu sprowadzić. Klima chodzi, a co? 29 stopni. Maraton trąbienia. No masz, przebraję się, spoko. Maraton, idę sobie tam. Chciałem na pakę stanąć, ale dobra. Tam już maraton trąbienia wysokich decybeli. Tak, dasz mi nagrać w końcu. Dobrze, przepraszam. A więc tam już ma. Maraton trąbienia i wysokich decybeli. Czas zacząć. Zamknij się. Kiedy Poland?
No więc zaczęło się. Jak się zrobi, to będzie. Kurwa macie. Pytałeś się o Polanda. No ale nie moim nożem. Dobra, to poczekaj, ten jest twój. Ten jest mój, tak? O moment. Ten kupiłem za 5 zł. Chodź tu, skurwysynu. Tak, pytałem się, mam 5 minut. Taki Supra jest z Kraków. Godzina 23, ileś 24, Master Track 2019. To tak wygląda. Fajnie jest. Dziewczyny są. Są. Na pewno żadnej nie wyrwiemy. Absolutnie. Będzie w pełni grzeczna noc. Więc Nacia, nie bój się. Leci. Jest ta czwarta. Chłopaki wciąż się bawią. Tutaj widać felgę Passata. Idę się zaraz umyć trochę na pakę, bo czuję swoje stopy, a to już zły znak. I jeszcze coś mi tutaj jakieś gówno wleciało. Wypadł. Już poszło. Poranek. Majdan. Na pace. Jeszcze nic nie ogarnięte. Jakoś koło 7 godziny. No jeszcze Passat mi nie wstał. Pomimo, że walę w szyby. No ale co tam. Jest piździ trochę, powiem wam szczerze. I chyba słychać, że dzisiejsza noc była trochę ciężka. No ale tylko 510 km do domu. Jaka tu jest cisza, to jest szok. Godzina 7:50. Dawka dla prezesów się robi. Powoli się pakujemy. Już tutaj jest ogarnięte. Możesz, kurwa, 7:50 jest, ja pierdolę. Tutaj już ogarnięte. Tam tyły można powiedzieć, że już też. Wszystko popakowane. Subwoofer podłączony z powrotem. Ten pan tutaj jeszcze ma trochę roboty. Swoją drogą fajne firanki. No, tak myślę, że jest pół godziny dobre i wyjedziemy stąd. Krótko po tym ujęciu zostałem zatrzymany przez policję, dlatego że alkomat wykrył wysokie stężenie alkoholu mojego płynu od spryskiwaczy, bo miałem zalany zimowy. Policjant zabrał mi kluczyki i powiedział, że dalej już sobie nie pojadę.
i była to dość nerwowa sytuacja. Na szczęście drugi alkomat pokazał 0,0, bo ostatni napój z alkoholem spożyłem około 23 godziny dzień wcześniej, przed nocą. Także, ale stresu trochę było. Parkingowa rzeczywistość z Krzysztofem. Znajdujemy się już na powrocie, 200 km za nami. Robimy sobie w tej chwili drugie śniadanie. Drugie śniadanie, tak właściwie, bo pierwsze było na Master Trucku. No i co? No i trochę damy ten odpocząć samochodzikom, bo mój wywalił check engine i będziemy zmierzać dalej. Ten jakże piękny i cudowny dzień, niedziela. Jeszcze do kościoła się zatrzymamy po drodze, nie? Ja, no tacy widzisz. No, koniecznie. A to zapowiedz mi. Seria Gotuj z Krzysztofem. Tak, chyba mamy bagietkę sprzed 3 dni z Biedronki. Oczywiście z dodatkami, czyli takimi jak, jest ich bardzo dużo, ser na przykład. I tutaj kolega w połowie, że tak powiem, mojego jedzenia wpadł na pomysł, żeby wrzucić ją na patelkę, żeby trochę była bardziej chrupiąca, nie ze starości, a po prostu z tego, że ją urozmaicasz. Usmażymy bułkę, jak się nazywa, nawet nie wiem. Robisz grzanka z bagietki. No, także polecamy się na przyszłość, no już to jest taka chyba... Kurwa, a, o, zaraz będziemy... Ma to takie chińskie kurwa ledy w grillu, zaraz go zobaczysz Hondą. No, widzę go, widzę. Także tutaj mieliście wstawkę z CB Radiem i mamy problem, kolejna przygoda do filmu, czyli check engine. I trochę mi bije kierownica, co mogliście zaobserwować. No więc tak to wygląda. I jedziemy sobie. On moc ma, wszystko jest w porządku. Znaczy na początku nie działał mi tempomat, ani nic takiego. A teraz działa tempomat, działa ABS, nie działa kontrola trakcji i nie działa... No i check engine się świeci, także kolejna przygoda do filmu. A do celu mamy jeszcze, no, grubo ponad 320 km. Tu już była moc i nie ma. Krzysiek, opowiedz sytuację. No wkurwiaj mnie nawet, bo my zrobiliśmy, kurwa, z 200 km w 4 godziny. No, więc tak to wygląda. Japońska motoryzacja. Mówiłem mu. Wagi to jo, 1,9 pajek. No. Jedzie dumnie 100 na godzinę za Hiluxem. Nie kracz, kurwa, bo nie odjedziemy stąd. Jedziemy, wierny samochód.